We knew it was going to be a hard fight today. It's Mielec-Hołdys fight, very good. Wiemy, że wiedzieliśmy, że dziś może być twarda bajka tutaj, dzisiaj i tak już spotkamy. I also said this last year, I really enjoyed to come here because the fans here make a fantastic atmosphere. Yeah, it's very good. With that said, I'm very happy we won today and we did our job. We knew Mielec was going to defend 3-1. Yeah, I'm very happy about the result at the end. Dalej wartość przeciwnika. Wiedzieliśmy, że na pewno oni są faworytami. Namawiałem zawodników, żebyśmy stworzyli ładne widowisko. Myślę, że gdzieś do 25 minuty było raz z naszej strony twarda gra. No niestety zrobiliśmy wtedy kilka błędów, z czego oni nas skontrowali. Odskoczyli na 5 bramek do przerwy. Po przerwie jeszcze raz żeśmy ruszyli. Doszliśmy na 2 bramki. No niemniej jednak siła ich okazała się duża. Myślę, że wynik mógłby być o wiele niższy, nie 11 bramkami, ale 4-5, no, ale trzeba wykorzystywać rzuty karne i 100% sytuacje. To jest raz, no i drugie, słabiej zagraliśmy po przerwie w obronie i te dwie rzeczy stworzyły taki wynik, że wygrali tak wysoko, czego im gratuluję i życzę dalej sukcesu. Walczymy dalej, teraz idziemy do przemysłu. Spokojnego, bezpiecznego pomocy.